Zapraszam na drugą część i obiecuję, że będzie się działo. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zgodnie z przepisami w najbliższym możliwym miejscu zawracamy. Tak, dwa pasy do lewoskrętu, czyli z lewego skrajnego. Rozglądamy się, bo tramwaj dojeżdża. I popatrzmy, żółty pulsujący, czyli miejsce szczególnie niebezpieczne. A popatrzmy, co robi Patrycja. Zatrzymuje się. No, jakby było jakie. No właśnie, teraz dopiero stoimy. I teraz się zapaliło czerwone, Patrycja. Czyli to było na przerwanie egzaminu, tak? No. Dlatego, że był żółty pulsujący, czyli miejsce szczególnie na drodze niebezpieczne. Mieliśmy się tylko rozejrzeć i pojechać, a nie zatrzymać. Zatrzymujemy się na żółtym stałym. No to jest podstawa teorii, jeżeli chodzi o sygnalizatory, tak? Po żółtym stałym zapala się czerwony, dlatego na żółtym nie wolno wjechać. Ale żółte pulsujące to miejsce szczególnie niebezpieczne. Zgodnie z przepisami zawracamy. Bardzo trudny manewr, jeżeli chodzi o to zawracanie. No jak pierwszy raz? Przecież jeździmy tutaj. I patrzymy daleko tam. Czerwone światło, czyli zawracanie. No, no zawracanie pięknie, pięknie. Na przerwanie egzaminu. No, ale mam. Zgodnie z przepisami zawracamy w najbliższym możliwym miejscu. Dość długo walczyliśmy z tym przejazdem, zanim Patrycja zrozumiała, o co tutaj chodzi. Jest to dość trudny przejazd i często właśnie tutaj egzaminy są przerywane, bądź popełniamy poważne błędy. Czyli pierwszy, rozglądamy się, tak, bo ten tramwaj znowu tam stał. Pierwszy skręt w lewo na lewy. Patrzymy, co sprzeciwka, zielone światło mają. I drugi skręt w lewo, trzymamy się tu wyspy. Jeżeli sprzeciwka nadjeżdżają pojazdy, najlepiej zatrzymać się przed tą linią P14, bo w innym przypadku może to wyglądać tak, jak tutaj widzimy, w taki sposób, że nie zdążymy zmienić pasa ruchu i po drugim skręcie mamy czerwone światło, bardzo łatwo można nadziać się na ten czerwony sygnał, już wielokrotnie miałem tutaj problemy. Trzecie podejście, tym razem prawidłowy przejazd. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Jak wyjedziesz, jedź wolniej, bo tam trzeba po prostu wszystko dopatrzeć. Zawracamy, tak. Na lewy. Rozglądamy się. Lewo, prawo, na sygnalizator. I patrzymy, co sprzeciwka jedzie. Ile pojazdów. Czerwone światło przy kościele, tak? Czyli oni zaraz przejadą, ich nie będzie. I wolno jedź. Pierwszy skręt w lewo, na lewy. Trzymamy się wyspy, tak? I przełączamy kierunkowskaz na prawy. I o jeden pas. O jeden pas zmieniamy, tak? I za torami rozglądamy się. Za torami zmieniamy o kolejny. I tak będzie wyglądał prawidłowy przejazd. Drogą z pierwszeństwem, tak. Od osi, dokładnie w lewo. I króla jednokierunkowa i w lewo, tak. Przy lewej nie ma linii zatrzymania, czyli zatrzymanie przed wjazdem na skrzyżowanie w miejscu dostatecznej widoczności. Lewo, tak. Ale gdzie ta noga za wcześnie? Nie za wcześnie ta noga. Po zatrzymaniu. W lewo będziemy skręcać. Czyli wszystkie pasy
w tamtym miejscu są do lewo skrętu. Czyli skoro wszystkie pasy do lewo skrętu, to trzymam się swojego, tak? No, jedziemy. No gdzie? No tutaj! Tu! No w prawo! W prawo! W takiej sytuacji dojedź do wyspy, nie będzie problemu. Jedź! Jedź w prawo! W prawo jedź wolniutko! Niestety takie sytuacje w trakcie szkolenia również się zdarzają. Na szczęście kończą się w sposób bezpieczny. Mówiłem, są wszystkie pasy do lewo skrętu, czyli trzymamy się swojego pasa środkowego i jedziemy środkiem cały czas. Gdy zbliżamy się do skrzyżowania z drogą dwujezdniową, najlepiej dojechać do wyspy dzielącej jezdnię. Wtedy już nie będziemy mieli tego typu problemów. Niestety taka sytuacja jest częstym problemem niedoświadczonych kierowców, dlatego zawsze powtarzam, dojedź na wysokość wyspy, później już nie będziesz miał możliwości pojechać inaczej. Dokładnie. I na Warszawę jedziemy. Gdzie Warszawa? W lewo. Jedziemy na Warszawę. Do odwołania. I na Warszawę cały czas. Gdzie w lewo Warszawa. A po co zmieniam pas? Zobacz, dwa są. Mogłaś zostać na tym. Patrzeć, zanim podejmę decyzję, patrzeć. No, no to jest tam, no. No jedziemy. A tym z prawej, bo są na drodze z pierwszeństwem, musimy ustąpić, tak? I zobacz, pojechałeś z lewo. Stój, 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 bo jedzie! Nie spieszyć się! Jechało auto. Ja wiem, co ty chcesz zrobić. Druga sprawa, że pojechałeś z lewego do prawej, błąd zrobiłaś, bo z nieodpowiednim kierunkowskazem pojechałaś. No, jakbyś była na prawym, to byś cały czas się trzymała prawego. No to jedziemy, no jedziemy, no to jedziemy, no. No to tak, to teraz tak, pojechałaś tak, z prawego, z lewego na prawy, z prawego na lewy. Skoro była możliwość wyboru pasa, bo były dwa pasy do lewo skrętu, to skoro zajęliśmy lewy pas, to już konsekwentnie trzymamy się tego lewego pasa. Nie zmieniamy go co chwila z lewego na prawy, z prawego na lewy. Zobacz, bardzo niebezpieczny przejazd ze względów na rowerzystów. Prawe lusterko patrzymy, patrzymy do przodu, czy nie ma rowerzystów i przez prawe ramię. Przez prawe ramię, tak, czy nie ma rowerzystów. I w prawo pojedziemy. W prawo, tak. No, tutaj bardzo dobrze. Mimo, że błędy popełnione w trakcie próbnego egzaminu przez Patrycję wyglądają dość groźnie, to mam nadzieję, że 4 godziny, które zostały nam jeszcze do dojeżdżenia do pełnych 20 godzin, pozwolą nam na doszlifowanie tego, co jeszcze widzimy po tym egzaminie, że nie jest do końca dopracowane. Patrycja jeszcze troszeczkę zajrzy do teorii, jeszcze na ten temat trochę porozmawiamy. 4 godziny na mieście to sporo, także myślę, że będzie gotowa po 20 godzinach do tego, żeby móc podejść do tego egzaminu, ale no, trzeba naprawdę intensywnie przez te 4 godziny pracować, żeby z tym wszystkim sobie poradzić. Trzymajcie kciuki.
Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. W kolejnym odcinku myślę, że perfekcyjny egzamin wewnętrzny wykonany przez Patrycję i oczywiście kolejne panie również będą zaczynały szkolenie motocyklowe w turbo.